Cześć, ja mam na imię Michał i dostałem dzisiaj zadanie, żeby pokazać Wam, jak wygląda taki normalny dzień serwisanta Water Jet Support, więc przyjechałem tu dzisiaj z samego rana. Wstałem o 7 dzisiaj jak nigdy, żeby być tutaj dla Was i pokazać Wam, jak to wszystko od początku do końca wygląda, więc zapraszam, jestem już w Jet System, no i muszę teraz ogarnąć się i pokazać Wam, jak to chłopaki ogarniają, żeby te wszystkie maszyny były naprawione na czas. Cześć Bartek, dostałem Ci zadanie, żeby pokazać Wasz dzień, jak to wszystko wygląda. Opowiesz mi, jak wygląda, jak tam ktoś dzwoni i potrzebuje od Was pomocy? Jasne, nie ma problemu. Jeśli chodzi o serwis, na który aktualnie jedziecie, dostaliśmy zgłoszenie od klienta, który chciał wymienić silnik w napędzie do głowicy TiltaJet, a ponieważ maszyna ma już 9 lat, silniki zostały wycofane, trzeba by teraz zamontować dwa nowe silniki, czyli wprowadzić tak zwany retrofit. W związku z powyższym przesłaliśmy ofertę do klienta, klient zaakceptował, ściągnęliśmy części ze Stanów, no i dzisiaj będziecie wymieniać dwa serwa, ewentualnie może jeszcze dojdą dwie karty sterujące. To się okaże na miejscu tak naprawdę. A z kim pojadę i jak to się działa? Znaczy na jakiej podstawie wybierasz, z kim dzisiaj pojadę? Macie jakiś system? Szczerze mówiąc, każdy z serwisantów mógłby to wykonać dzisiaj. Także jest to tak naprawdę losowo. W zależności kto ma wolny czas w danym dniu. To z kim dzisiaj jadę? Dzisiaj jedziesz z Rafałem. Z Rafałem? Tak. A bez Bartek, jak poinformujesz Rafała o tym, że ja dzisiaj z nim jadę i że on w ogóle musi wyjechać? Wystawiamy zlecenie w systemie Luceos. Muszę pokazać, jak to działa. I to potem drukujesz i dostarczasz mu na karteczce? Nie, automatycznie wypisuję raport w telefonie. Tam też jest ten system. Aha, czyli dostanie takie powiadomienie, tak jakby SMS od żony. Dokładnie. Zrób zakupy. Czyli co, idę do Rafała, zobaczę, co on od ciebie odebrał. No jasne, a ja już wypisuję zlecenie. Aha, czy jeszcze go nie wypisać? No dobra. To dawaj, a ja idę szukać Rafała. Cześć. Cześć. Będę dzisiaj z tobą jechał. No tak słyszałem. Podobno dostaniesz coś zaraz na telefon, w sensie, że oficjalnie się o tym dowiesz. A, no tak. To znaczy, no oczywiście Bartek mnie uprzedzał, ale rzeczywiście taką oficjalną formą wystawienia wyjazdu to jest właśnie to zlecenie. Dobrze, jak dostaniesz to zlecenie, pokażesz nam, jak to wtedy wygląda. Jasne. Na telefonie? Jasne. A jakie są kolejne kroki? Co potem robisz, jak się dowiadujesz o tym, że jedziesz? No przede wszystkim to trzeba zebrać informacje i to już od nas robi ktoś, kto obsługuje maila biura obsługi klienta, czyli jest to albo Bartek, albo Kamil. Oni zbierają informacje od klienta, co trzeba zrobić, w jakim zakresie. Przekazują to nam, konsultujemy, czy to jest jakby pełen zakres, no i do tego trzeba dobrać części zapasowe, spakować się i wyruszyć. Czyli te części to ty sam sobie wybierasz, czy jak to działa? To znaczy konsultujemy zazwyczaj, ale no ogólnie każdy serwisant mniej więcej jest w stanie określić 90% tych części, które będzie potrzebne. Rozumiem. A skąd je pobierasz wtedy? Z magazynu. Ale ktoś ci je daje już takie spakowane, czy sam je pakujesz? To znaczy no, podchodzę do magazynu, nasz magazynier wspólnie ze mną te części organizuje, wystawia wydanie z magazynu, czyli papierowo po prostu, znaczy systemowo przesuwa te części, żebym mógł je pobrać, no i wtedy mogę je fizycznie zabrać z magazynu. Czyli teraz gdzie będziemy szli? Co jest naszym krokiem kolejnym? Magazyn. Magazyn. No dobra. Zapraszam. Idziemy. Właśnie dostałem potwierdzenie. Wyskoczyło mi nowe zlecenie. Okej. Okay. Jesteś zaskoczony? To jest stary tydzień. Zobaczmy. O, jesteśmy. To jest nasza destynacja dzisiaj. Czyli jedziemy do firmy Prometsta. Mogę nacisnąć? Jasne. Po wysłaniu, czy po wciśnięciu tego zlecenia masz wszystkie dane. Czyli osoba kontaktowa z ramienia firmy, kto został przydzielony, czyli właśnie ja, dlatego ja dostałem to zlecenie na telefon. Status, opis zlecenia. Ja w tej chwili mogę to zlecenie zaakceptować, wysłać potwierdzenie, że je zaakceptowałem i wtedy już u Bartka będzie informacja, że odebrałem, że wszystko wiem i da się pakować. Czyli możesz odmówić? W teorii tak, w praktyce raczej rzadko. O, jest i Łukasz. Cześć, witam serdecznie. Podobno jesteś odpowiedzialny za ważne rzeczy tutaj. Tak, jestem odpowiedzialny za magazyn, prowadzę magazyn razem tutaj z moim kierownikiem i wypuszczamy serwisantów w teren. Jesteśmy odpowiedzialni za kompletację odpowiednich części i tak to wygląda właśnie. Widzę, weszło mi zamówienie na Rafała wyjazd, także pomału będziemy kompletować. Zapraszam.
Widzę, że masz tutaj wszystko ładnie posegregowane, czyli oczywiście, jakby... na magazynie jest bardzo istotny porządek, jest to jedna z, dla mnie z najważniejszych spraw, żeby mieć wszystko poukładane. Skompletowaliśmy FAA. Ale pytanie mam jeszcze wtedy. Słucham. Czy ty tak masz to wszystko w głowie, że ty po prostu podchodzisz do każdej szafki? Tak, tak, po tylu latach doświadczenia jest to już w głowie. Każda szafka? Każda kuwetka, każde ułożenie tutaj na magazynie, szczególnie na hali. Wiem wszystko, jaka część gdzie się znajduje, taki jest mój obowiązek, także staram się robić to jak najlepiej potrafię. Słuchajcie, zebraliśmy części dla Rafała. Mamy już wszystko skompletowane. Rafał jedzie dzisiaj do specyficznego serwisu, jedzie gdzieś, gdzie jest bardzo dużo elektroniki do zweryfikowania, do sprawdzenia, także dość dzisiaj dużo elektroniki pobierze, także trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, że wszystko się uda, a na pewno się uda. Dostałem wykaz części od Łukasza. Oczywiście ufamy sobie nawzajem, ale tak wolnego cross-checka zrobimy, czy wszystko się zgadza. Dobrze, mamy tak. 300. Mogę zobaczyć? Oczywiście, bardzo proszę. O. Czy my będziemy wymieniać silnik od wycieraczek w jakimś samochodzie? Przepraszam, ale wiesz, dla mnie tak to wygląda. No spoko. Może to wygląda jak silnik od wycieraczek, ale to na pewno nie jest silnik od wycieraczek. To jest bardzo precyzyjny serwonapęd, który ma wewnątrz encoder i odpowiada za to, żeby się precyzyjnie przemieszczać zgodnie z poleceniem od programu. Czyli co, teraz po prostu sprawdzisz, czy na pewno wszystko zabierasz z sobą, żeby nie wracać. A zdarza ci się czasami, że czegoś zapomnisz i musisz się wrócić? No, skłamałbym, gdybym powiedział, że mi się nie zdarzyło. Staramy się tego unikać, bo to zawsze są no i koszty albo wysyłki, albo trzeba się wrócić, więc koszty w czasie. Ale no, staramy się, żeby się taka sytuacja nie trafiła. Dlatego właśnie mamy listę, robimy konsultacje między sobą, żeby wyczerpać jakby maksymalnie najszerszą listę części zapasowych, które możemy potrzebować. Dobrze. Widzę, że masz tutaj jeszcze zapas miejsca. No tak. Tak, ale tak zacząłem się zastanawiać. Wiesz, Kila? Teraz mów. Dobra, bo widziałem, że tych samochodów macie więcej. Tak. Czy każdy samochód jest jakby dostosowany do innych zadań, że ma inne wyposażenie, czy jak to wygląda? Nie, mamy wszystkie takie, żeby uniwersalnie obsłużyć każde zadanie, czyli instalacja, serwis, szkolenie, wszystko, czym się zajmuje dział serwisu, dział techniczny, to nasze samochody są przystosowane, żeby każdy niezależnie mógł pojechać i każde zadanie zrobić. To dlaczego wybrałeś ten? Ten jest do mnie przypisany. A, czyli każdy jest jakby opiekuje się swoim samochodem? Tak, dokładnie tak. A, i za niego odpowiada? Tak. No dobra, czyli co, jesteś gotowy? Tak jest. Coś jeszcze nam zostało przed wyjazdem? Pożegnać się z kolegami i pomachać się. Do widzenia. Jedziemy do Olsztyna, do jednego z naszych klientów. Jakąś godzinę jeszcze nam zostało. Wiesz co, większość instalacji to są dwuosobowe składy, bo mimo wszystko druga para rąk jest często potrzebna. No i jeżeli chodzi o takie klasyczne jakieś naprawy, no to musi być uzasadniona potrzeba, że to są dwie pary rąk, bo na przykład ta druga osoba wtedy realnie na przykład przyspieszy pracę, albo jest to daleki wyjazd na przykład na drugi koniec Polski, gdzieś tam na południe, no to chociażby zmiana za kierownicą jest tutaj też ogromnym udogodnieniem. Weszliśmy do klienta, słuchajcie, tu są wszystkie rzeczy jakby znieśliśmy. Ja nie zdążyłem uruchomić kamery. A Rafał już zabrał się za rozkręcanie głowicy. Jest mega szybki. No, siłownia zagra za darmo. Widzę, zdjąłeś bluzę. Tak. Czy to oznacza, że robota będzie ciężka? Nie no, jak się człowiek rusza, to zazwyczaj robi się ciepło i tu jest tak samo. No i poza tym nad zbiornikiem też się trochę wyższa temperatura wytwarza, więc robi się zwyczajnie po ludzku gorąco. A dlaczego zdjąłeś ten cały element? Nie mogłeś jakby tego zrobić tam na maszynie? Jest to wykonalne, ale jest duże ryzyko, że coś możemy upuścić do tego zbiornika pełnego wody i ścierniwa, albo trzeba się będzie w nienaturalny sposób zgiąć, żeby gdzieś dotrzeć, więc w ten sposób jest o wiele łatwiej, wbrew pozorom szybciej. Czyli z tego, co ja pamiętam, jak widziałem, co z sobą brałeś, będziesz jakieś te silniczki wymieniał. Tak, one są tutaj, pod tymi obudowami. Piotr Rafał, czy jest coś takiego, co możecie zaskoczyć dzisiaj? Tak, no generalnie pod tą obudową nie powinno być wody, bo ona ma styczność z tym napędem i to może być przyczyna usterki. A, dlatego silnik się zatarł. Być może.
Czyli nie tylko będziesz musiał wymienić silnik, ale zdiagnozować i wyeliminować tą usterkę przeciekającej wody. Tak, no przede wszystkim trzeba zapytać, w jaki sposób jest czyszczona głowica, czy na przykład nie jest bezpośrednio lana woda na tą budowę, no i zobaczyć, czy ta, na przykład ta uszczelka tutaj nie wymaga wymiany w najbliższym czasie. Teraz Rafał stał się doktorem. Trochę tak. Jaka specjalizacja? Laparoskopia. I w czym teraz pomaga Ci ten laparoskop? Tutaj trzpień tego silnika jest spięty z łożyskiem właśnie za pomocą sprzęgła, które musimy zwolnić śrubką, która się obraca razem z silnikiem, więc żeby ustawić odpowiednią śrubę, musimy zajrzeć do środka. To jest taki know-how, któryśmy nabyli jakiś czas temu. Używam tego właśnie laparoskopu, tak to nazwijmy, kamery endoskopowej, żeby znaleźć położenie śrubki. Tak jest. A powiedz mi jeszcze, czy ty będziesz wymieniał ten jeden silniczek, który jest uszkodzony, czy dwa naraz musisz? Znaczy, normalnie wymienilibyśmy jeden, ale tak jak ci wspominałem, te serwonapędy wyszły z produkcji, zostały zastąpione nowym modelem. W związku z tym, że to są silniki pracujące w tandemie, to żeby zachować najwyższą precyzję, wymieniamy oba, żeby one nie miały żadnych błędów z racji różnicy modeli. Widzę, Rafał, że przymierzasz się do założenia głowicy. Tak jest. A powiedz mi, ile waży taka głowica? No dobry worek ziemniaków. Czyli 25? No, tak. W okolicach 20 kg. Bo teraz masz pomoc, a jakbyś był sam, dałbyś radę? Jak trzeba, to tak. Ale zawsze się druga para rąk przydaje. Do góry jeszcze. Widzę, że wyciągnąłeś specjalne węże. To są węże komunikacyjne. No, bardziej przewody, ale blisko. I to wszystko podłączasz. Do mojego laptopa. Dobra, czyli co się będzie działo? Będziemy sprawdzać przede wszystkim, pod jakim obciążeniem pracują serwonapędy. Czy nie ma żadnych oporów mechanicznych, które by sugerowały, że na przykład jakieś łożysko albo jakieś ramię jest do wymiany. I to już będzie wszystko na dzisiaj? Jeszcze nas czeka tylko kalibracja i wtedy to będzie wszystko. Zegarek. Tak jest. Jest. Dla mnie to jest zegarek, a dla Ciebie to jest? Znaczy jesteś blisko prawdy, bo to jest czujnik zegarowy i za pomocą tego czujnika będziemy sprawdzać, jak głowica zachowuje prostopadłość do płaszczyzny cięcia. I będziemy starać się ustawić ją jak najbardziej prostopadłą. Żeby precyzyjnie wycinać. Aha, czyli po każdej wymianie robisz coś takiego, czy tylko po niektórych wymianach? To znaczy za każdym razem, kiedy zmienia się głowicę, tą tnącą, to warto sobie zrobić taką kalibrację, żeby zachować cały czas precyzję cięcia. Bo każda głowica jest jakby trochę unikalnym bytem, jest minimalnie, może być krótsza, dłuższa, po to, żeby mieć pewność, że zawsze mamy prostopadłą powierzchnię cięcia do ruchu głowicy, to robi się tą kalibrację. A klient może sobie to sam wykonać, czy potrzebuje? Absolutnie. Ma sprzęt z każdą maszyną, z każdą głowicą przychodzi sprzęt do kalibracji. Tak naprawdę to jest jedna z podstawowych czynności operatora przy obsłudze tej głowicy. Przed chwilą mieliśmy tutaj zegar analogowy, a teraz pojawiły się dwa zegary cyfrowe. Komputeryzacja. Czyli teraz nie musisz na to patrzeć? To znaczy, no patrzeć wypada, natomiast teraz już niewiele od nas zależy. Uruchomiliśmy precyzyjną kalibrację głowicy TiltJet i teraz komputer będzie wykonywał polecenia, odczytywał, jaki został wykonany ruch i na koniec stworzy do tego mapę jakby kompensacji ruchu, czyli dołoży ten brakujący pomiaru ruchu. A kolejnym krokiem jest co? Kolejnym krokiem będzie zakończenie pracy. A jak to się robi? Co takiego? No zakończa pracę. Wypełnia się protokół, przybija się piątkę operatorowi i udaje się do domu. Okej, okay. A jedzenie? To po drodze, zdecydowanie. Podpowiesz mi, jak mam to czytać? No, generalnie zasada jest prosta. Tu mam na dole legendę. To jest właśnie ta macierz, mapa błędów tak zwana. Czyli komputer wychylał głowicą, mierzył, ile dokładnie się odchyliło, potem dodawał brakujący ewentualny wychył. No i z tego mamy właśnie mapę błędów. To, co jest na zielono, to mamy poniżej 25 tysięcznych milimetra jakby dokładności ruchu. To, co jest na żółto, to jest między 25 tysięcznych a 50 tysięcznych. I jakbyśmy mieli czerwone, no to jest jakby, to nie oznacza, że to nie działa, tylko że jest największy błąd. No w tej chwili mamy mieszankę żółtego i zielonego, maksymalny błąd mamy 28 tysięcznych milimetra, więc jak na 9-letni stan głowicy, to bardzo dobry wynik. Mieliśmy wyjść, a ty jeszcze coś w ręku trzymasz. No tak, wiesz, nie możemy zostawić klienta bez pewności, że wszystko wycina się dobrze, prawidłowo jeszcze w
takich wymiarach, jak chcemy. Więc tu mamy przykład tego, że włączony detal wycięliśmy z pewnymi wstępnymi ustawieniami. To jest górna krawędź, odwracamy, dolna krawędź. Czyli jest różnica, prawda? I teraz możemy sobie w naszym programie, tutaj w tym miejscu, gdzie mamy włączone przechylanie, możemy zrobić poprawkę. My to już właśnie zrobiliśmy wcześniej. Podajemy po prostu, ile chcemy jeszcze ściąć materiał na dolnej krawędzi. I teraz po wycięciu drugiego detalu. Dobra, patrzymy. Uwaga, zrobimy jeszcze. O, dobra, pyk, jest. Odwracamy. Praktycznie do setki tolerancji. I to jest sprawnie działająca głowica. I takie ma możliwości. Oczywiście trzeba dbać o wiele elementów, żeby utrzymać taką jakość i taką dokładność, ale da się to zrobić. No więc serwis się udał. Zostało mi tylko wypisać protokół, który klient dostanie na maila. Tu wszystkie te tabelki muszę uzupełniać. Normalnie w czasach pandemii musimy załatwić to mailowo. Gdybyśmy nie mieli tej epidemii, no to klient na miejscu czyta protokół, podpisuje, zatwierdza mi to zlecenie. Na tym się kończy jakby wizyta u niego. Tak mniej więcej wygląda dzień z życia serwisanta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy na naszego vloga, na nasze inne filmy. Do zobaczenia.